Najbliższy weekend. Siedmioodcinkowy serial rajdowych samochodowych mistrzostw Polski przekroczy półmetek. Rozegrane dotychczas rajdy Świdnicki Krause, Dolnośląski Hotel Zieleniec oraz Nadwiślański wyłoniły zdecydowanego lidera, którym jest Jakub Brzeziński. Kierowca Skody Fabii R5 po zajęciu drugiego miejsca na inaugurację sezonu w Świdnicy zwyciężył później w Dusznikach Zdroju oraz w Puławach. Na szybkich i śliskich asfaltach rozgrywanego w upale rajdu nadwiślańskiego już od pierwszego odcinka najszybszy był Tomasz Kasperczyk. Wygrał 5 z 6 OS-ów i sobotnią rywalizację kończył na pierwszym miejscu. Brzeziński tylko na jednej próbie uzyskał najlepszy czas, ale jego strata po 6 odcinkach wynosiła zaledwie 6 sekund. Drugi dzień rajdu rozpoczął się dramatycznie dla Kasperczyka. Pęknięty pasek alternatora już na pierwszym OS-ie uniemożliwił dalszą jazdę. Odpadnięcie Kasperczyka oznaczało awans Brzezińskiego na pozycję lidera. Jadący bardzo skutecznie Poznaniak wygrał jeszcze 3 z 4 OS-ów, w tym kończący Power Stage i po raz drugi w ciągu 3 tygodni, a 3 w karierze, stanął na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski. Brzeziński swoje pierwsze zwycięstwo odniósł także w rajdzie nadwiślańskim w 2016 roku. W czołówce rajdu od pierwszego odcinka jechał również Mikołaj Marczyk. 22-latek z Łodzi nie podejmował zbędnego ryzyka. Na 8 OS-ach plasował się w pierwszej trójce i na mecie mógł cieszyć się z drugiej pozycji w zaledwie 4. starcie w samochodzie klasy R5. 22 punkty zdobyte w Puławach oznaczały także awans na 3. miejsce w klasyfikacji RSMP. Filip Niwet, ubiegłoroczny zwycięzca nadwiślańskiego, po 2 nieukończonych rajdach w Świdnicy i Dusznikach Zdroju wywalczył 3. miejsce za kierownicą Forda Fiesta Proto. Mistrz Polski poinformował jednak na mecie, że w mistrzostwach kraju zobaczymy go ponownie dopiero na kończącym sezon szutrowym rajdzie Polski i w mocniejszym samochodzie klasy R5. Na 4. pozycji uplasował się Dariusz Poloński, który przyspieszył drugiego dnia i wygrał 1 z 4 odcinków. 1. piątkę dopełnił Marcin Słobodzian i pozostał liderem Mistrzostw Polski w Open End. Z rajdu już po 1. OS-ie wycofał się Zbigniew Gabryś, debiutujący za kierownicą Skody Fabii R5. Mety nie osiągnęli także Kacper Wróblewski i Jacek Jurecki, zajmujący po 2 rundach RSMP 1. i 2 miejsca w prestiżowej klasyfikacji 2WD. A Brzeziński przed Marczykiem i Niwetem. Skody Fabie znów górą w pojedynku z Fordami Fiesta. Czy podobnie będzie podczas rajdu Śląska? A 4. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, rajd Śląska, to najmłodsza, rozgrywana zaledwie po raz drugi impreza mistrzowskiego cyklu. Zobaczymy, co w tym roku nam tutaj organizatorzy przygotują, ale myślę, że staną na wysokości zadania i nie będzie wcale nam tak łatwo. Uwielbiam wąskie, nierówne, wybijające, kręte, w ciemnym lesie tematy, także bardzo czekam na Śląsk. Odcinki są też wymagające, natomiast charakterystyka znowu jest inna. Trochę elementów z rajdu nadwiślańskiego, no ale też sporo elementów takich jak na Świdnicy czy na Dolnośląskim. Przed rokiem swoje pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Polski odniósł tutaj Tomasz Kasperczyk, a drugi był Miko Marczyk. I tym razem obaj należą do grona faworytów. Poprzeczkę z pewnością ustawi im wysoko Jakub Brzeziński, który jednak w ubiegłym roku w tym rajdzie nie startował. W najmocniejszych rajdówkach klasy R5 zobaczymy również aspirujących do miejsc na podium Zbigniewa Gabrysia, Jarosława Kołtuna i Dariusza Polońskiego. Cała trójka jako rajdową broń wybrała Fiestę R5. Koalicja Fordów stoczy tym samym kolejny pojedynek o końcowy triumf ze Skodami, które mają w tym sezonie komplet zwycięstw na swoim koncie. Łukasz Byśkiniewicz z naszym dobrem narodowym, jak mówią o Macieju Wisławskim kibice, jako jedyni będą z kolei rywalizowali Hyundaiem i20 R5. Organizatorzy z Automobil Klubu Ziemi Tyskiej przygotowali dla zawodników 9 odcinków specjalnych o długości 112 km. Wśród nich 2 próby o charakterze super OS-ów w centrum Mikołowa i obok Stadionu Śląskiego.
Legendarny kocioł czarownic będzie również miejscem uroczystego startu rajdu, a jego błonia pomieszczą park serwisowy. Dwa wspomniane odcinki w piątkowy wieczór, a w sobotę 7 kolejnych OS-ów w pobliżu miejscowości Bzie, Chybie oraz Suszec. Próby sportowe w dwóch ostatnich miastach zostaną zapętlone, co oznacza, że w jednym miejscu kibice będą mieli okazję zobaczyć każdą rajdówkę dwukrotnie. Zmagania sportowe podczas drugiego rajdu Śląska zakończy ceremonia mety na rynku w Żorach o godzinie 18:45. Klasyfikacja generalna RSMP 2018 po trzech rajdach przedstawia się następująco. Brzeziński lideruje z dużą przewagą nad Grzybem i Marczykiem, a rajd Śląska i kolejne emocje już w piątek i sobotę.